Cześć, z tej strony Kwecu i witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry SimCity Miasta Przyszłości. Zagramy sobie na naszym rejonie YouTube. Kamilowo, dzisiaj jeszcze odcinek z Kamilowo. Mam nadzieję, że w następnym odcinku odpalimy kolejne miasto. Mam taki mały pomysł, jak to rozplanować. W tym mieście Kamilowo skupimy się głównie na turystyce. I zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie tutaj przyciszę, bo mi trochę za głośno jest ta gra. Więc o, słuchawki nowe na to pozwalają. Cieszę się niezmiernie. No i co? Jesteśmy tu, gdzie byliśmy ostatnio. Jakiś tu mały problem jest. Brak transportu publicznego. No niestety tak się dzieje, ponieważ nie mamy jeszcze za dużo hajsu. Nie mamy autobusów, pociągi. Jeszcze nie zatwierdzone. Dobra, co tu my mamy, bo już zapomniałem, ponieważ gram sobie prywatnie w tą gierkę i uczę się i tak dalej. Więc spokojnie. Tutaj jak więzienie pracuje, czyli przyspieszamy czas i czekamy, aż oni zbiorą cały hajs. Tu zrobimy takie wesołe miasteczko mega, tak sobie myślę, no. A tu raz planujemy, że będą ludzie mieszkać. Podoba mi się już. Prąd nie wyrabia, więc rzucimy wam jeszcze jednego wiatraka. Tu ci dam to. Damy radę wieś duży postawić, nie damy. Niestety mało hajsu, więc musicie w chwilę wytrzymać z małą ilością prądu. I szybko już to nadrobimy. Ciężko jest zacząć w tej grze, a później to jest... Fajnie się leci. Ogólnie jak oglądałem ostatni odcinek, to dziwię się, że ktoś jeszcze nie zrobił fajny moment, bo naprawdę często są tak śmieszne momenty, że... sam se po prostu śmiechnę. Dobra, jak to wam idzie? Mały hajs na początku się kręci. Dobra, tu wiem, o co chodzi. Niedobór prądu. A, czyli wszyscy narzekają, że nie ma prądu. Luźno. Ile w kościele było osób? No, coraz więcej wierzących. Skatepark, jak tam? Kilka osób jest. Co ci nie podoba? Odlot. Zapytaj później, bo nic mi nie dajesz, więc w sumie nie chcę się tego czytać. Ile tutaj kasy zebraliście? O, jest na minusie jeszcze hajs. Niedobrze. Szkoła zapełniona. 150 osób. Wow, tu rzucimy wam klasę. Za mało simoleonów. Czyli naszych złotóweczek. Co? Tutaj niech se będzie. A myślałem, że będzie w tą stronę szło, a nie w tą. O. Tutaj sobie usuniemy budynek. O, tutaj sobie usuniemy budynek. Tu. Posprzątamy jeszcze. I się skończyło. Tornado zwycięża. Super. Nic na mnie już szkodziło. Może być takie tornado. Mi to spoko. W sumie nie przeszkadza. O, 1000 już złotych zarobiliśmy. To tak w ogóle mało też. Przecież zadałem wam. A nie dałem wam, bo hajsu nie miałem. 10 tysięcy. Wszędzie obligacje wypuściłem. Nie mam jak skądś sobie wziąć kasy. Mam taki pomysł, że ustawię kamerę w tym miejscu. I na godzinę tą grę zostawię. Na maksymalnym przyspieszeniu. Potem wam to tak skrócę do 5 minut i sobie zobaczyć, jak to miasto się będzie rozwijało. Bo no, w tej grze czasem tak się robi po prostu i sama kasa się uzbiera i wtedy się działa. Ogólnie to miasto nie wiem czemu, ale tak trochę... słabo mu idzie rozwój. Ale już nie, tutaj już powoli kasa jest. Cóż znowu? Tu. Trochę nie wyrabia z tego co widzę. Ale ja wam chcę dać te klasy jednak, bo tępy naród to nie fajny naród. Nie? Nie będziemy jak Ruscy szli, haha. Ojej. Muszę drogę wybudować. I tak w przyszłości będziemy w co innego lecieć, więc tą elektrownię zniszczymy prędzej czy później. Ale na razie jest tania w utrzymaniu, niech będzie. Więc tak, co jeszcze? W ogóle zdziwiłem się, że ta seria wam się podobała i czekacie na następne odcinki, dlatego też wam nagrywam. Koniec godziny. Dobra, wiem, że wy chcecie jakieś super Big Beny i inne
zarąbiste rzeczy, ale sorry, nie stać mnie na razie na takie rzeczy. Miasto muszę rozwinąć. Życzę wam tutaj wiatraczek. Cieszcie się. Jak tutaj zarobiło? 12 tysięcy. Ładnie, ładnie. Impreza. 16 tysięcy. Ostatnio było. Ja już podatki tutaj zwiększyłem nawet o 10. Czyli coś tutaj jednak nie gra. Ale spokojnie, spokojnie. Tu wszystko da się naprawić. No i tego prądu potrzebują. Musimy mieć prąd. Ja wiem, że wy musicie mieć prąd. Ja sobie z tego zdaję sprawę. O, proszę, jak pięknie poszło. I jeszcze jedną kuleczkę. I teraz tu kuleczkę poprosimy. No. I jeszcze jedną kuleczkę. Niech jakaś kuleczka leci. Nie ma żadnej kuleczki. Gdzie są kuleczki z prądem? Tu jest jedna kuleczka z prądem. Ale czemu nie skręciła? Dobra, ile wy zarobiliście? Coś wam mogę dostawić, aby wam jakoś pomóc? Nie. Dobra. No nic. Pokaż, co ty chcesz. Ile dasz kasy? Będę w to szedł, ale mam nadzieję, że dacie mi więcej hajsu za to, bo trochę za mało dajecie. Pam, pam, pam. W kieszeni pusto. Zobaczcie, ile tutaj ludzi idzie. Ho, kur... O ja... Ile ludzi? Gdzie oni lecą? Tu jest autobus. Nie, to jest przystanek autobusu. Autobusowy. Do domu ile poszło ludzi? A oni wszyscy byli w tym... Stąd są wszyscy, jak gmurówki po prostu. I nagle zobaczcie, ile hajsu przyszło. 31 tysięcy mamy. Dajemy następną imprezę. Z tego nasze miasto, bo coś będzie... Coś czuję, że będzie żyć. Zbieramy, na co teraz zbieramy? Big Ben. Czekajcie, trzeba się zastanowić, bo to jest średnia atrakcja turystyczna. Zwiększa wartość dla średnio zamożnych. A duża atrakcja turystyczna? To jest duża, ale to kosztuje... O, na przykład to. Albo zbieramy na Big Bena jakiegoś. I wtedy pierdykniemy i to... O, albo to. To damy. Bo to jest duża atrakcja turystyczna. Chcę wreszcie jakieś postawić pierwszy raz, odkąd w tej grze gram jakąś dużą atrakcję turystyczną, więc to. Zatwierdzono petycję Dom Burmistrza. Okej. Okay. Gdzie mogę wam postawić dom burmistrza? A tu se postawię. Tak, o. Cieszcie się. Podniosę wam wartość terenu. Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Pojechało. Na Road 66. Tutaj cały czas coś nie gra. No ja wiem, że jest brak transportu publicznego, ale no cóż ci mam poradzić. Ciężko się zaczyna się takim miastem. Tu zobaczcie, jak żyje. To wszystko. Może się faktycznie rozkręci, jak dam ten jakiś transport publiczny. Ile, czekajcie, jest następny? 5000 ludzi muszę mieć. No. Damy tak. W tym mieście damy lotnisko, można będzie przyjeżdżać pociągiem, damy takie super latające pociągi nad miastem, zobaczcie, o co chodzi, żeby jak najbardziej to usprawić. W ogóle tu się już korkuje, to co kiedyś mówiłem. A to dopiero początek miasta jest, to jest 11 tysięcy ludzi, a tu może być pół miliona ludzi, więc to miasto będzie przekorkowane, coś czuję. Za dużo tu turystów jest, więc nie możemy lecieć mieszkańców, tylko turystyka, turystyka, hajs, 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 hajs. A inne miasta polecimy po prostu sobie w ludzi i będzie tam pół miliona ludzi mieszkało. Więc tak, 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 tak. Co wy chcecie znowu? 350 dzieci. Dobra, uczcie się, no bo w sumie też mi zależy na tym, żeby ludzie byli wykształceni w całym regionie. I pójdę w recykling
I wtedy oni będą segregowali śmieci i ja te śmieci będę przetwarzał na plastik, metal, stop i tak dalej. I będę tego robił procesory, dzięki temu procesory będę robił, więc opłaca się. Damy bibliotekę publiczną, jest biblioteka publiczna, jest biblioteka, nie, jest czy nie ma? Nie ma chyba biblioteki publicznej. Nie ma. Więc wam damy bibliotekę publiczną. W tym miejscu. Ile to kosztuje? Już myślałem, że 42. Dobra, 10 tysięcy, spoko. Co tu się stało? No ta rura wpływowa. Znowu prąd. Śmieci co? Niedobór prądu. Kurde, ej, no nie róbcie mi tak. Prąd musi być. Polecimy tak. Tak. Dobra, niech będzie tak. Ile tego prądu jest? Macie? No, są nadwyżki. Minimalne wręcz. Zatkane rury. Nie róbcie sobie jaj. Śmieci. No to ja zdaję sobie z tego. Ale mamy jakąś ten? Mamy. Wszystko mamy tutaj. Mnóstwo problemów zdrowotnych. 10 na 10 osób choruje, więc damy wam skrzydło w przyszłości, ponieważ już nie mam kasy. Jak tutaj się zbiera? Jebany prąd. Czyli mamy problemy z prądem cały czas. Niedobrze, niedobrze, wiecie, niedobrze. Ja sobie tak myślę, czy teraz, czy pograć sobie poza odcinkiem, czy też nie. Żeby trochę to miasto bardziej rozwinąć. Albo po prostu zrobię to, że tak, postawię tą kamerę w jednym miejscu, przyspieszę czas i żeby to miasto samo się jakoś rozwinęło. Z drobną małą pomocą, małą, ale chyba tak zrobię. Ja i wymyślajcie nazwy dla nowego miasta, jakąś tam historyjką, abym coś śmiesznego było może. Dobra. Mogę ulepszyć? Super. Transport publiczny. I lecimy. Coś ciekawego. Ale hajs mi zabrało, nie? No jak? Prąd. Boże. Z tym prądem są takie problemy. A z tym jak? Zrobimy tak. Spłacimy to, weźmie na 50 tysięcy i damy jeszcze taką elektrownię. Niech będzie tak. I tak na chwilę obecną to wystarczy. Damy wam jeszcze jeden panel i cieszcie się. Mamy dwie elektrownie, musi być dobrze. Musi, tak to wygląda. Skrzydło dla pacjentów poprosiłbym. Spłacimy to i zrobimy taki sam myczek, żeby jakoś dać kopa temu miastu. Pyk, macie karetkę jeszcze jedną. No, przykro mi. Proszę, zaplanuj imprezę. Już nie będzie problemu z... Bo jest noc, faktycznie. I już jest problem z prądem. Fuck. O, kwecu. Długo coś chyba nie miałeś elektrowni. Takiej, co? Dobra, spoko, luzik. Zaplanuj imprezę. Tak, zrób to, bo innej nie możesz. I już się powoli ma robić dzień. Proszę o dzień. Bo mi tu splajtują firmy. Z czego? Pożar budynku. Już myślałem, że brak prądu. A jednak. Nie. Powoli do przodu. Podoba mi się to, jak tutaj sobie radzicie. Wiem, że potrzebujecie tego prądu zastranego. Po prostu to się nie nagrzało. Godziny szczytu od 6 do 18. Pięknie.
Ale w nocy będą regularnie problemy z prądem, więc przykro mi. Znowu tą kasę trzeba na elektrownię dać jakąś. Tu mogę dać jeszcze. Dacie radę z tym jednym wiatrakiem? Jeszcze? Okręć się. Są nadwyżki małe. Wow. O, tutaj mogę tak jeszcze dać. Tu się zmieści się? Nie zmieści się. Tu mogę, pięknie. Niech się kręci to. W ogóle elektrownia tu. A, widzicie, przeczułem dobrze, że będzie problem. Ścieki. Ups. Kiepsko sobie z tym radzi. Dlatego też poczekamy chwilę. O, jest kasa. I damy rurę. Proszę bardzo. Co wy chcecie tutaj? Dobra. Prąd, proszę. Szósta godzina. I jest szósta godzina. Już zarabia. Jak zobaczcie, jaka jest nadwyżka teraz. No. I tu masz generować fortunę. Tutaj z czym problem macie? Turystyka. Wiem. Wiem, my friend, że potrzebujecie tego. I ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale kasy nie ma. Co mam wam zrobić, co? Staram się jak mogę. Co wy chcecie tutaj? Więcej parków. Spytaj później. Na razie hajsu nie ma, ziomek. Teraz zajmę się planowaniem. Kształcenie swoją drogą. O kurde. Houston, Houston, mamy problem. Ile to kosztuje? 40 tysięcy. Ok, zbieramy na to. Mam nadzieję, że po tym uzbieramy. Czyli będę musiał tu wyburzyć troszeczkę drogi, słuchajcie. I trochę pocudować, ale potrzebuję tego. Co? O, tutaj muszę zburzyć. Czekajcie, mogę zrobić jakiś myk kolejny? Nie mogę. Nie mogę, niestety. Ile jest budynków? Zero! Do rozwalania budynków. Jakby nie patrzeć, to jest... Dobrze, dobrze. Będzie. Spokojnie, będzie. No problem. Nie klikam tu ani tu, bo wiem co oni chcą, na razie tego nie mogę zaoferować, więc przykro mi. Co jest znowu? Choroba, choroba. Macie możliwość 40 do leczenia, a wy narzekacie po prostu. Na razie dam kolej, aby sprowadzić jak najwięcej turystów, a potem dam autobusy tutaj. Co wy chcecie? Proszę was, dajcie mi spokój. Co by tu zdecydować? Moi mieszkańcy czy turyści? Turyści. Wy jesteście śmieciami. Nie no, i kocham was, moi mieszkańcy, ale... O, zobaczcie ile ludzi. Ale na razie chcę tu kasę, mi chodzi o kasę, no. Jaki tu jest korek. Zobaczcie, jaki tu jest korek, wow. Oho. I... Dlaczego się tu korkuje? Bo jeden chce wjechać, o, i blokuje resztę. A jakbyśmy zbudowali jakąś tu odwodnicę, tak pyk, pyk, pyk. Może, ale tu jest jaki korek, Jezu. Jakoś odciążyć to skrzyżowanie, bo zobaczcie. Te samochody chcą wszystkie skręcić tu, widzicie? No, poszło jakoś tutaj, bo teraz ci chcą tu skręcić. Jakoś tu poszło i wszyscy się ustawiają na ten pas. I jeden chce zjechać tu, skuterek. O, te samochody chcą sobie zjechać i blokują resztę pasu. A te wszystkie chcą jechać pewnie tu i blokują. No, ale dlatego są straty, wszystko jasne. Spokojnie, już wam daję to. Wy z czym macie problem? No ja wiem, że działa zbyt wolno, ale jak mówię, nie mam dla was... aha, obok mieliście pożar, nie ugasiliście. Super straż, możecie się czuć bezpiecznie.
Co? O, za mało odbiorców towaru. 22 tysiące osób zamiało to. O, jest, jest. Jeszcze tu się wepchali na siłę. Ja bym takim mieście nie mógł żyć. Trzeba to jakoś odkorkować, bo tu jest jakaś karetka ciśnie w ogóle, bo się miga i nie może dojechać. Przez cały dzień nie może się to odkorkować, zasrane miasto. Teraz poszło, zobaczmy. Nic nie poszło. Boż, tak współczuję tej karetce. Jaki tu jest skorek? Mamy to? Mamy to. Słuchajcie, nie obraźcie się, drodzy mieszkańcy, dla mnie, ale... Mały eksperyment. No, musicie poświęcić się dla dobra miasta. Jak chcecie tu żyć. Pięknie. Czekajcie, czekajcie. Tu jeszcze kilka domów zniszczymy. O, jak pięknie. Tu się możecie budować. Mamy transport publiczny już. A czy no, że pociągi, ale. A mogę teraz co zburzyć te tory? Bo ja tych torów tutaj nie potrzebuję. Nie mogę. No to fajnie. No bo. Niech sobie za pociągi zatrybią, że mogą tu już przyjeżdżać. I ile tu uzyskałyście? Musimy luknąć, tak zrobić to. Nic. Tak, zrobię to, spytaj później. Spokojnie. Nie ma jakiś infa. Prąd? Nie ma prądu z prądem? Nie ma. Aktualnie generuje. Źleś. Działa na zasilanie akumulatorycz. Dokładnie, o to chodziło. Korek. Dzisiaj ładnie, ładniej. Mniej tego korku. Ale wciąż korek. Że ja pierdziu. Masakracja po prostu. Jak to mówią, jak to mówi dzisiejsza młodzież. Szpakowski. Co to jest? Piękna, piękny, piękny budynek. Ile kosztują autobusy? 20 tysięcy. Spoko. Zbieramy na to. Na autobusy, może dzięki temu trochę odkorkujemy się. Co ty chcesz? No to super, cieszę się. Ale ile tu jest ten korek? Ja tego korku w ogóle nie pojmuję, nie? A my to jest. Dziwne. Autobusy. Tu damy. Naprzeciwko. Tego damy tutaj takie coś. Tu to jest. Biblioteka publiczna. Czyli ja postawiłem dwie biblioteki publiczne. Tak? Tak, 600 osób dziennie. 300. No dobra, niech będą te dwie biblioteki publiczne. Tu postawimy parking. Na przyjeździe postawimy parking, aby ludzie już tutaj sobie dawały możliwość wbicia tutaj. No i to chyba tyle. Tu jeszcze postawimy w miarę blisko, żeby tutaj mogli przychodzić. A tak to postawimy przystanki wszędzie, aby samochody. Autobusy dawały radę. O. Proszę. Tu już niepotrzebnie jest, więc tutaj. Dobra. Parostatki. Krzysztof Krawczyk. Pyk, pyk, pyk. Super. Ile. Ile tu samochodów już? 100. Ile tutaj ludzi? 3000 już przyszło. Walu. Autobus. Damy jeden wam autobus. Obskoczy całe miasto. Jakie pociągi tu przyjechały? Pendolino. Pendolino czy nie Pendolino?
Zobaczcie, jakie nówki. No. Daje radę? Daje radę. Jeden autobus wszystko obskoczy. No. Halo? Wbijam, tylko teraz nagrywam, wiesz? No, ja zaraz skończę jak coś. No, halo. No, hej. Ha, ha, ha. Zaraz mam trening w WOT-cie. W ogóle planuję taką małą serię z WOT-a. Poradniki takie małe, ale myślę jeszcze, więc cicho, nic nie wiecie. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy 6 autobusów. Generalnie ładnie, prawda? Beautiful. Ale damy im trochę więcej, aby ludzie. Ja pierdolę. Ile autobusów dziennie podróżowało? A sad z pociągiem? 3000, no. Pięknie, pięknie. Mi się to podoba. Dobra, teraz kliknijmy sobie tu. I... Turyści. Tu jest turystyka. Proszę bardzo. To są turyści. Full! Jak się uda ta impreza, ile hajsu będzie? Full jest, wreszcie jest full. Ile teraz hajsu to przynosi? Wow, czyli poszedłem dobry krok. Ale korek dalej jest. Także co, wydaje mi się, że to będzie na tyle. Komentujcie, łapka w górę i tak dalej. Wymyślajcie nazwę na następne miasto. Następne miasto będzie albo tylko pod ludzi i trochę tam przemysłu. I będziemy działać i robić procki. Lub przemysłowe pociśniemy. Ale raczej damy ludzi, więc coś związanego z ludźmi, ponieważ będzie tam dużo osób mieszkało, więc jakaś taka fajna nazwa zachęcająca ich, aby przyjechać do tego miasta. Dziękuję za oglądanie. Komentował Kwecu. Do następnego odcinka. Cześć.